Dzień dobry, witam cię serdecznie. Witaj, Paulinko, witaj. Kochani, dzisiaj chcemy wam opowiedzieć, bo wiele osób przechodzi takie sytuacje związane zarówno z poznawaniem siebie, jak i trudne chwile, kiedy ktoś bliski jest chory lub umiera. Tutaj z koleżanką przechodziłam ten etap cały i postanowiłyśmy podzielić się jakby spostrzeżeniami, wszystkim tym, co się zadziało i jak można sobie radzić w takich trudnych sytuacjach. Jakbyś mogła opowiedzieć właśnie ten dzień, kiedy do mnie zadzwoniłaś, kiedy potrzebowałaś pomocy. Jak się wtedy czułaś? Właściwie to ja nie wiem, jak ja się czułam, bo to był taki dzień, kiedy moja mama już była bardzo ciężko chora, właściwie nikogo nie poznawała, bardzo cierpiała od wielu tygodni, ale to był taki dzień, kiedy no coś mi zrobiło się już wszystkiego za dużo i tak naprawdę to nie wiedziałam, po co ja do ciebie dzwonię. Po prostu czułam taką potrzebę, żeby zadzwonić, że muszę to zrobić. Nie miałam intencji. Jakiejkolwiek. Było mi źle. To na pewno. Było mi źle. Było mi bardzo smutno. Kiedy byłam u mamy, to jak patrzyłam na jej cierpienie, to w pewnym momencie zaczęłam płakać i powiedziałam do niej: proszę cię, umrzyj, żebyś już nie cierpiała. I coś mi pękło we mnie w środku. I kiedy później zostałam z tym takim smutkiem, cierpieniem, ale też z tym pęknięciem w środku, właśnie do ciebie zadzwoniłam. I kiedy z tobą rozmawiałam, to pojawił się ból. Pojawił się taki ból z samego wnętrza, z takiej, jakby mi ktoś wyrywało serce, ale to był taki ból, jakby jeszcze nie z tego życia, tylko z wszystkich żyć. Taki, nie wiem, czy może być jeszcze głębszy, jakby mi ktoś wyrywał serce, a jednocześnie jeszcze coś więcej, bo to nie był sam ból, tylko to było taki ból, taki krzyk cierpienia, zresztą zaczęłam wtedy strasznie płakać, pamiętasz? I kiedy ten ból się jakby wypłakał, to się nie pojawiła jak po bólu pustka, tylko pojawiło się coś nowego, co nie wiedziałam, czym jest. Czułam taki i spokój, i ból, i smutek, ale wiedziałam, że coś się zmieniło, że jestem jakoś, coś jest inaczej niż było, nie wiem, tam kilkadziesiąt minut wcześniej. I wtedy ty mi powiedziałaś, że jak ja w tym bólu wybaczyłam mamie i w tym bólu przeszłam dalej, to do niej przyszedł anioł stróż i że została otwarta przestrzeń, w której ona ma opiekę anioła stróża i, że tak powiem, który będzie do samego końca z nią, aż do samego połączenia się ze źródłem. I wtedy się zadziało coś znowu dziwnego. To z perspektywy czasu to takie jest może trochę i płytkie, i szybkie, ale to minęło 2 tygodnie tak naprawdę, prawie, od tego momentu już. Ale wtedy się też zadziało coś nowego, bo ja poczułam znowu taki ból, ale to się tak zaczęło jakby we mnie przewalać od momentu zrozumienia, że ona umrze, takiego cierpienia z tu i teraz, bo umiera mi matka, do takiego momentu, nie wiem ile ja tam płakałam, bo w czasie nie wiem, czy to było pół godziny, czy to było 15 minut, nie wiem, gadałyśmy długo. Do momentu, w którym się poczułam jak po przeżytej żałobie. Tak jakby w te kilkadziesiąt minut skumulowały mi się, nie wiem, tygodnie i miesiące zwykłego cierpienia, które tam miewałam przy stracie innych bliskich osób. I jakbym przeszła taką skumulowaną żałobę, po drugiej stronie jakbym stanęła. To było
niezwykłe metafizyczne zjawisko, w którym poczułam jednocześnie taki bezbrzeżny spokój, bezbrzeżne, taką akceptację wszystkiego, co jest. Poczułam połączenie ze źródłem, co mi się wcześniej zdarzało niezwykle rzadko, a nigdy tak intensywnie. Jakby zgodę na wszystko, co jest, mimo tego, że właściwie na planie ziemskim się nic nie zmieniło, bo co się zmieniło przez godzinę czy dwie rozmowy? Ona leżała cierpiąca, bolesna, na silnych przeciwbólowych lekach, a ja w niedalekim oddzieleniu od niej tam siedziałam i płakałam, a jednocześnie zmieniło się całe moje życie. Od momentu, kiedy wypowiedziałam przy niej te słowa: mamo, odejdź, nie chcę, żebyś cierpiała, z takiego najgłębszego swojego poziomu, z takiej miłości mojej, którą nawet nie wiedziałam, że w sobie posiadam, bo nie była mamą idealną. I dużo łez wylałam przez nią i dużo smutku mi zadała, chociaż próbowała mnie kochać tak, jak umiała najlepiej. To myślałam, że nigdy tego nie powiem i nie będę umiała tej miłości w sobie poczuć, to w momencie, kiedy powiedziałam z taką wielką miłością: umrzyj, żebyś nie cierpiała, to przyszła do mnie cała miłość, którą nie wiedziałam, że w sobie mam. I od tego momentu otworzyły się we mnie takie pokłady w ogóle nieuświadomionej miłości do niej, gdzie mogłam właściwie wszystko przeżyć dalej, co się działo, ale połączyło mi się to z miłością w ogóle do... Z miłością to może duże słowo, ale z innym postrzeganiem w ogóle wszystkich ludzi i wszystkich problemów. Jakby wszystko zmieniło koloryty, barwy, perspektywę. Kurczę, nie wiem, jak to nazwać jeszcze. Wszystko się stało tak inne, chociaż było takie same. Ja się zmieniłam. Ja zmieniłam postrzeganie siebie, postrzeganie jej i postrzeganie innych ludzi i problemów. I jestem w tym 2 tygodnie i jest mi z tym tak cudownie dobrze, że aż żałuję, że tego nie zrobiłam wcześniej. Nie byłam w stanie oczywiście, ale tak sobie uświadamiam, jak pięknie by mi się żyło, gdybym umiała to w sobie otworzyć wcześniej, czego nie potrafiłam. Moje ego nie potrafiło przeżyć tego bólu i tego smutku, którego doświadczyłam przez wiele lat życia. Gdzieś to ego zostało zranione i ono się, że tak powiem, unosiło nad miłość. Kiedy mi się udało odwrócić to cały świat mój się odwrócił. Ja nie wiem, czy ja mówię składnie i że czy ty mnie rozumiesz, ale mówię tak, jak czuję. Próbuję to odtworzyć i jakoś ubrać w słowa to, co wtedy czułam i co jest teraz. Teraz moja mama odeszła. Odeszła tydzień temu, niecały. Wczoraj był pogrzeb. Jestem już po tych wszystkich i formalnościach, i uroczystościach, i łzach, i cierpieniu, i gościach. I jestem w jakimś takim słonecznym spokoju wokół mnie. W zgodzie, spokoju, takiej może izolacji, trochę potrzebuję samotności, ale jestem w takim miejscu, którego nie spodziewałam się być. A opowiedz, jak możesz, jak odbierałaś, jak przeżywałaś pogrzeb? Pogrzeb był też bardzo dziwny, bo do momentu pogrzebu już właściwie raz, że absolutnie wiedziałam, że jest w dobrym miejscu i że jest pod opieką istot światła i że przede wszystkim nie cierpi już tak, jak cierpiała tu po ziemsku, ale nie tylko. Nie ma jej też tutaj blisko, nie ma w astralu, nie ma jej w tym ciemnym miejscu, że jest już odpoczywa i jest w niebie. To nie było we mnie takiego już tutaj typowego smutku, bo już tyle wiem. Natomiast wydawało mi się, że cały ten pogrzeb przetrwam w takim spokoju, nie? Że no dobrze, jest mi smutno, ale no po prostu będę towarzyszyła.
W momencie, kiedy właściwie dzień przed pogrzebem wybierałam na utwory dla skrzypka, który miał grać na tym pogrzebie, i z listy utworów zaproponowanych przez tamten zakład pogrzebowy znalazłam utwór Foga, piosenka dla mojej matki, którego generalnie przez całe życie niespecjalnie lubiłam. Wydawał mi się pretensjonalny i taki trochę niedzisiejszy, tak, śpiewany tym głosem przedwojennym. W momencie, kiedy usłyszałam ten utwór, odpłynęłam. Zaczęłam po prostu płakać taką czystą, takimi łzami dziecka, taką z miłością taką do mojej mamy, której chyba tej miłości nie odczuwałam przez całe dorosłe życie, takie może w dzieciństwie. I w momencie, kiedy rozpoczął się pogrzeb, kiedy rozpoczęło się tam właśnie pożegnanie ciała i tak dalej, to przyszły do mnie dokładnie te emocje z wcześniejszego wieczoru i ten utwór właśnie o mojej mamie. I przez cały pogrzeb, przez całą mszę, przez całą uroczystość do momentu schowania ciała w grobie płynęły mi łzy. One sobie płynęły same, płynęły w ilościach hurtowych, chociaż na co dzień nie jestem osobą, która często płacze, i one sobie płynęły same. To nie był taki szloch, to nie było takie cierpienie, to były łzy, które sobie płynęły swoim życiem i czułam do niej wyłącznie miłość. I jak sobie na nią patrzyłam, na to zdjęcie, które wybraliśmy, gdzie jest bardzo taka rada, takie ze spaceru w lesie zdjęcie w codzienności, taka, kiedy była taka szczęśliwa, uśmiechnięta i na tym zdjęciu mówiła do swojej wnuczki: kocham cię. I w tym momencie zostało to zdjęcie zrobione i była w niej ta cała miłość, to takie najpiękniejsze jej uczucia, to ja tylko patrzyłam, jak ona... Czy ona by była zadowolona, patrząc na ten jej ostatnią tutaj ziemską taką imprezę, tak? Czy byłaby zadowolona z tego, co zrobiłam z gości? Jakby była zadowolona? Tak się zdarzyło, że niespodziewanie poprosiłam znajomego księdza, żeby odprawił mszę, bo nie chciałam, żeby to był ten ksiądz, który jest obcy dla niej, bo on jej nie znał. I się okazało, że przyjechało trzech księży i miała koncelebrowaną mszę przez trzech księży. To się nie zdarza. Moja mama była osobą bardzo religijną i pomyślałam, że mocno by jej się to podobało. Trzech kapłanów, którzy przyjechali z daleka po to, żeby być w jej ostatniej posłudze. Przyjechali ludzie, których nikt się nie spodziewał, co było bardzo miłym zaskoczeniem i myślę, że była zadowolona. I cały czas płynęły mi te łzy takiej miłości do niej, jak ona by była zadowolona. To nie był smutek, były takie, jakieś takie większe, mniejsze fale tych łez, ale one sobie były non-stop. Kapały, płynęły i przestały płynąć, kiedy mamę pochowano w grobie, kiedy z zachmurzonego nieba, nie wiadomo skąd, rozstąpiły się chmury i wyszło słońce. Taka łuna słońca i po niebie fruwało stado ptaków. W tym właśnie promieniach słońca. I wtedy moje łzy przestały płynąć. Wtedy sobie zostałam sama, pożegnałam się z nią i zostało mi uczucie wyłącznie spokoju, nawet radości, co mogłoby się wydawać dziwne, trochę takiej lekkości i takiej bezgranicznej zgody na wszystkich poziomach na to, co się dzieje, co się zadzieje i to, co się działo. Wszystkie rzeczy, które nie były najfajniejsze w naszym wspólnym życiu, ja mam świadomość, że one były, ale one mnie w żaden sposób nie ranią, w żaden sposób mnie nie bolą, nie powodują żadnego smutku, chociaż o nich pamiętam. Jakby zmieniła się moje postrzeganie naszego wspólnego życia. Jakbym miała takie poczucie, że to wszystko nie było istotne, że to był taki trochę teatr w tym życiu. Mieliśmy pewne rzeczy zrobić, odegrać, przepracować coś. I mam wrażenie, że w dużej mierze mi się to udało, może nie całkowicie.
I takie chyba miałam poczucie spełnienia, takiego skończenia tego, co było tu i patrzenia na naszą wspólną historię z góry, z absolutnym takim spokojem i akceptacją. Nie umiem tego nazwać, a bardzo chciałabym to przekazać ci jakoś głębiej, ale to jest, nie ma takich słów, które mogłyby to nazwać, chyba w naszym języku. Mam takie uczucie, że chyba to, co jest najważniejsze, że śmierć takiej bliskiej osoby, może najbliższej, którą jest matka, może spowodować u człowieka głęboką przemianę na wszystkich poziomach. Zmienić właściwie całe życie w sposób zupełnie inny. Wszyscy myślą o cierpieniu, a ja mam wrażenie, że z tym promieniami światła, z tym ptakami, które wyleciały, z tym schowaniem jej do grobu, zaczęłam nowe życie, w którym znalazłam siebie, znalazłam połączenie z własną duszą i z własnym, nie wiem jak to nazwać, nie wiem, przeznaczeniem, nie wiem, z moim planem na to życie, z tym, kim mam tu być. I to się zrobiło kompletne, spójne. I tak naprawdę to chyba powinnam podziękować mojej mamie, że swoim odchodzeniem i cierpieniem umożliwiła mi zmianę siebie. I czuję, że to będzie nowy czas mojego życia, zupełnie inny. Tak mi się wydaje, no nie wiem, jak to będzie. I zadziałoby się to, Paulinka, bez ciebie. To jest po prostu, nie wiem, 90% tego, co się zadziało, to jest twoje towarzyszenie mi w tym moim cierpieniu i twoja pomoc, i twoja mądrość, i twoje tłumaczenie mi tego, co się we mnie dzieje i pokazanie mi, jaki jest mój cel, co ja mam zrobić. To prowadzenie mnie i to jestem przekonana, że nie byłabym tu, gdzie jestem, gdyby nie twoje prowadzenie. Dziękuję ci za to z całego serca i z całej duszy. Nie ma sprawy, oczywiście. Jakbyś mogła opowiedzieć ten moment, pamiętasz, kiedy pierwszy raz poczułaś, tak jakby połączyłaś się z moim kanałem połączeniowym, ze źródłem? No to właśnie było wtedy, kiedy jakby na koniec tego mojego bólu, tej naszej rozmowy kilkugodzinnej, kiedy ja poczułam, że przeżyłam całą żałobę, że jakby poczułam się, że tam przez te, nie wiem, kilkadziesiąt minut przeszłam z punktu A do punktu B, który w normalnym życiu trwałby kilka miesięcy albo i dłużej. I poczułam taką ogromną wdzięczność do ciebie i zaczęłam ci dziękować, co ty mi zrobiłaś. I zrozumiałam, że nie mam takich słów, które mogłyby to wyrazić. I po prostu poczułam w sercu taką ogromną, właśnie nie wiem, połączenie miłości, wdzięczności i powiedziałam ci, nie wiem, co się dzieje, ale możesz tylko poczuć to, co ja czuję, bo ja nie umiem tego powiedzieć. Nie wiem, co się ze mną dzieje, ale mówię, poczuj to, co ja czuję. A ty mówisz, no, to właśnie się ze mną połączyłaś i ze źródłem. To jest właśnie to. I to było niewyobrażalne odczucie. Odczucie, nie ma, nie wiem, ja generalnie nie mam problemów z gadaniem i mogę mówić nieskończenie długo na nieskończony ilość tematów. Natomiast zabrakło mi jakiegokolwiek słowa, które mogłoby wyrazić to, co jest, i teraz jest mi też trudno to opisać. To było uczucie jednoczesnej, ogromnej miłości, ale takiej na wszystkich poziomach. Miłości, wdzięczności, zrozumienia, ciepła, bliskości, i takiego, jakbym miała, jakbyśmy, skojarzyło mi się to trochę tak, teraz, jak dzieci w szkole uczą, kiedyś coś takiego było, wspólny zbiór. Czyli mamy dwa koła i one są z sobą połączone i mają taką część wspólną w środku.
I ja się poczułam, że ta część wspólna, takie, to było takie nałożenie się dwóch tych właśnie kół, i to było wspólne, i moje, i twoje. Jednocześnie w jednym miejscu, chociaż ty byłaś sobą, ja byłam sobą i dzieli nas wiele kilometrów, to w tym jednym momencie byłyśmy tu i teraz razem, jakby niezależnie od czasu i przestrzeni, że byłyśmy tu, w tym miejscu, ja czułam ciebie, a ty czułaś to, co czuję ja, a jednocześnie było to połączenie, czego ja wtedy nie wiedziałam, połączenie działać ze źródłem. No i strasznie chciałabym zostać w tym stanie na zawsze. Co niestety nie jest możliwe, ale teraz wiem, do czego mam dążyć. Do czego mam dążyć i gdzie mam iść, żeby to stało się moim udziałem więcej, częściej, a najlepiej na stałe. Bardzo nie chciałam tego połączenia przerywać, ale był środek nocy i musiałyśmy iść obie spać. I było to takie bolesne, że muszę z tego zrezygnować, odejść, musimy to rozłączyć. Jeszcze po rozłączeniu naszym czułam to przez jakiś czas, po czym to zostało tak naprawdę, no, skończone, tak? Ale to jest, nie ma takich słów. Po ziemsku i po polsku ja nie wiem, nie potrafię tego opisać. Tak, jest to właśnie to uczucie, które wielokrotnie staram się opisać. I to, co właśnie tutaj koleżanka mówi, ona, to jest bardzo trudne do opowiedzenia. Tego stanu nie da się tak naprawdę opowiedzieć, bo żadne słowo nie jest w stanie tego opisać. Nikt nie jest w stanie nawet dotknąć tego. Ja nie mówię opisać w całości, to po prostu, nie wiem, no, jednym słowem dotknąć, jakby to można było chociaż troszkę. O, nie ma. Nie ma, ja nie znam. Tak. I kiedy chociaż raz się poczuje właśnie to uczucie, to jakby staje się motorem życia, pragnienie bycia w tym cały czas i Tak. dążenie do tego, żeby właśnie to uzyskać. Tak. I tak samo było u mnie, kiedy ja przeżyłam śmierć kliniczną, kiedy właśnie doświadczyłam, ja to nazywam objęć źródła, kiedy odczułam ten ogrom miłości i wszystkiego, co najwspanialsze, co tylko człowiek może sobie wyobrazić. I kiedy tu wróciłam, właśnie to zderzenie z rzeczywistością, ale ja już byłam inna. Tak jak koleżanka powiedziała, ja już byłam inna. I później przez te wszystkie lata, to jakby stało się sensem mojego życia, dążenie do tego, aby jak najczęściej, jak najgłębiej być w tym połączeniu. Wiele osób mnie pytało, jak ja nieraz mówiłam, że 2 lata medytowałam, żeby w ogóle połączyć się ze źródłem, bo nie mogłam umysłu wyłączyć. I pytają mnie często, skąd ja brałam siłę na to, cierpliwość? Właśnie stąd. Z tego pragnienia, bo ja wiedziałam, że to jest osiągalne, tylko że ja muszę się tego nauczyć. Ja. I teraz ja tak mam. Ja to już wiem, do czego dążę i czego się muszę nauczyć. I jak zawsze systematyczność była moją, jak wiesz, słabą stroną, tak teraz potrafię codziennie pracować nad tym, żeby jakby nie stracić tego kontaktu, a wręcz przeciwnie, żeby właśnie dążyć do takiego stanu, którego już doświadczyłam. Mam czas, nagle mam moc. Nagle o tym pamiętam, a nie wszystkie inne rzeczy są ważniejsze i dobra, to jutro albo potem. Nie, absolutnie. Teraz jest. I to nie trzeba 5 godzin dziennie. No, wystarczy kilkanaście minut, ale mieć na to absolutną taką przestrzeń. I mam, teraz mam czas. Absolutnie nagle mi się doba wydłużyła. Tak. Chociaż obiektywnie miałam przez ten ostatni czas, no, jeszcze więcej oprócz swojego życia, prawda, i wydarzeń, i trudnych, to wręcz przeciwnie, to mój czas się rozciągnął. I to właśnie potwierdza, że pragnienie, że czegoś chcemy, sprawia, że dla nas jest to ważne i znajdujemy ten czas. I to jest On się kluczowe. sam znajduje. Tak, dokładnie. Nie trzeba nic robić nagle. To nie jest tak, że ja nagle muszę poprzesuwać, nie wiem, spotkania, terminy,
ludzi, obowiązki i o Jezu, bo tu muszę mieć tam godzinę dla siebie. Nie, po prostu on nagle jest. Ja nagle mam, o, wszystko się rozciągnęło i właśnie mam przestrzeń. To, bo to ja teraz to zrobię, bo teraz chcę. Może być rano, jak wstaję, mogę być, jak kładę się spać, a może być w środku gotowania obiadu. Nagle jest, znajduje się ta przestrzeń, że mogę sobie na nią pozwolić i czuję to. To się po prostu samo dzieje, kiedy się wyrazi intencje. Bo ta moja intencja wtedy była, ja od razu powiedziałam, ja chcę w tym zostać. I to już była moja taka pierwotna intencja z serca. Ona teraz też jest jakby potwierdzana, ale ja myślę, że nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że to, co ja wtedy wyraziłam, że ja to już pragnę tego, to już jest taką moją stałą intencją, którą tylko tam powielam i jakby wszechświat robi tak, że to mi się dzieje, że masz, mówisz masz, proszę bardzo, masz tu właśnie czas dla siebie, wykorzystaj go, proszę uprzejmie. Dokładnie. Ja to robię. To Tak. się samo dzieje. Tu jeszcze wrócę do jednej bardzo ważnej rzeczy, bo myślę, że większość z nas gdzieś w jakichś relacjach, czy z rodzicami, czy z jakimiś osobami bliskimi, ma jakieś rzeczy, które trudno jest wybaczyć komuś. I bardzo często, ja tak samo też. Jak to się mówi, przepracowywałam na różne sposoby te relacje i starałam się je puścić. Owszem, każdy ten etap był ważny, bo to nie tak, że nie, bo on jakiś kawałek puszczał dzięki temu, ale gdzieś jeszcze wtedy czułam, że nie puszczam do końca. I pamiętasz, jak właśnie z tobą rozmawiałam, że jest jeszcze taka końcówka, gdzie tak na końcu, gdzieś na dnie, nie ma tego opuszczonego, tego żalu. Jakbyś mogła opisać właśnie to, co się zadziało, tą różnicę w tym puszczeniu. Ja nie wiem, jak to się zadziało. Ja nie wiem, dlaczego to się zadziało. Ale jak myślę teraz, bo to się po prostu zadziało. To był moment, to był impuls. Bo byłam przy tej mamie wiele godzin i wiele dni, kiedy mocno cierpiała, kiedy mimo bardzo silnych leków przeciwbólowych, których nie była w ogóle świadoma, nie poznawała ludzi, nie otwierała w ogóle oczu, nie reagowała, czy ktoś jest, czy nie. A widać było, że spazmy bólu i cierpienia, tak? Więc ona cierpiała i to nie było tak, że o, jeden dzień nie bolało, a drugi dzień bolało i coś się strasznie zmieniło. Nie, ona była w tym stanie od kilku tygodni. Więc jakby nic się takiego nie zadziało, niby zwyczajnego, tak? Że o, dziś znacząco się zmienił jej stan zdrowia. Ale coś było takiego, że ja wtedy u niej byłam i to był kolejny jej tam moment takiego bólu. I właściwie nie wiem, nie umiem powiedzieć, co było tego przyczyną, ale Wiesz jak co? myślę. Tutaj ci wspomnę, bo to było bardzo ważne i to później właśnie No. mówiłaś o tym, bo tuż przed tym, jak poszłaś tam do mamy, my wtedy bardzo długo rozmawiałyśmy i pamiętasz, sięgnęłyśmy do waszych wcieleń i tam wyszło bardzo trudne wcielenie między wami, gdzie wtedy jakby pokazało się wcielenie, gdzie twoja mama zrobiła ci no, dużą krzywdę tam. I później właśnie powiedziałaś, bo wtedy dużo rozmawiałyśmy też na temat tego, żeby spróbować spojrzeć nie tak jak w tej chwili z pozycji córki na matkę, tylko żebyś wyniosła się jakby świadomością wyżej do swojej duszy i spojrzała z góry na to, że wy obie pragnęłyście uzdrowić to między sobą. Z miłości do siebie. I no, Wiesz co? Tak, oczywiście tak było. W momencie, kiedy ty mi powiedziałaś, znaczy, może sięgniemy jeszcze inaczej, bo moja mama miała takie,
Ona mnie kochała jako dziecko małe, jako taką dziewczynkę, nie wiem, może do 6, może 8, może 10 nawet roku życia, kiedy dziecko jest takim bardziej dzieckiem. Moja mama była matką prawie że idealną. Ja nie mogę nic złego powiedzieć, czułam jej miłość, czułam jej troskę, czułam jej opiekę. Natomiast kiedy zaczęłam dorastać i kiedy zaczęłam mieć w ogóle jakieś swoje zdanie na jakikolwiek temat, to moja mama już nie umiała tego zaakceptować. I zawsze mi przez całe życie dorosłe, a jestem już no, bardzo dorosłą kobietą, mówiła, że no takim byłaś kochanym dzieckiem, a potem się zmieniłaś. I w wielu sytuacjach przez całe życie moja mama, ja nie czułam jej miłości. Ja wiedziałam, że ona jakoś mnie po swojemu kocha, ale ona o wiele bardziej kochała inne osoby i dawała to poznać. Ja miałam z tego powodu wielkie cierpienie i wielki ból. Cieszyłam się, była cudowną babcią dla moich dzieci. To muszę przyznać i jedno i drugie moje dziecko było w innej relacji z nią, ale bardzo je kochała i oni ją też bardzo kochali, ale mamą nie umiała być. I w momentach wielu czasem miałam wrażenie, że ona mnie po prostu nie lubi. Nie lubi, że dorosłam, nie lubi, że jestem w ogóle, że w ogóle już nie jestem takim małym dzieckiem, które można, nie wiem, ubrać w sukieneczkę i zarządzić, że ma coś robić. I kiedy zachorowała, kiedy była w takim zmienionym stanie świadomości, kiedy nie była świadoma tego, co się dzieje, to ona się zachowywała do mnie agresywnie. Ona mnie nienawidziła. Ona była dla mnie okropna, co spowodowało mój jeszcze większy ból. I ja nie umiałam zrozumieć, dlaczego ona mnie nienawidzi. Co ja jej robię, tak? Tak staram się być dobrą córką całe życie. Natomiast ona mnie nienawidzi. I wtedy ty mi powiedziałaś o tamtym wcieleniu, w którym ona mnie zabiła, w którym miałyśmy inne relacje niż matka-córka, rodzinne, bliskie, ale ona mnie zabiła, wcześniej mnie bardzo skrzywdziła, zgwałciła mnie jako młody mężczyzna i mnie zabiła potem, żeby to nie zostało, nie wyszło na światło dzienne. I ja zrozumiałam wiele sytuacji z tego życia, kiedy ona zachowywała się w sposób dla mnie irracjonalny, a wtedy wychodziła jej tamta historia, kiedy ona nie wiedziała dlaczego, ale reagowała w taki sposób, który był adekwatny do tamtego życia. Mówiła różne rzeczy, które nabierały sensu dopiero przez pryzmat tamtego wcielenia. I zrozumiałam, że kiedy jej dusza, właściwie błąka się to, co to mi wytłumaczyłaś, że kiedy dusza nie jest świadoma tutaj, tak, jest chora albo jest na granicy światów, to ona się łączy ze swoimi wcieleniami. I ta jej agresja nie wynikała z tego życia, tylko wynikała z tamtego. Ta złość. I ja zrozumiałam, że tak naprawdę nie możemy oceniać naszych relacji tu i teraz, w tym życiu, z tego życia. Bo bardzo często są to przebitki innych wcieleń, które są dla nas niesensowne i nielogiczne. Ale jeżeli popatrzymy z płaszczyzny duchowej, to wszystko nabiera sensu. Wszystko nabiera sensu. Pamiętasz, mama mówiła o takim wcieleniu, mówiłaś, że ona była ruskim generałem. Tak. Bardzo złym człowiekiem. I kiedy moja mama była w zmienionym stanie świadomości i w szpitalu przeciągi strzelały drzwi i trzaskały drzwi, to ona mówiła, skąd te wybuchy? Gdzie jest wybuch? Czemu te wybuchy? Gdzie poodłożyliście ładunki wybuchowe? Co tu wybuchnie? Ja nie wiedziałam, o co jej chodzi? Mówię, mamo, drzwi strzelają. Ale to nabrało od razu sensu, kiedy ona była w tamtym życiu, tak? Te życia się nam przeplatają, a my oceniamy jakiś tekst z punktu widzenia tu i teraz. No i co ona gada za głupoty? Albo czemu do mnie jest taka? A to nie jest stąd, to nie jest teraz. I wracając do mamy. I w momencie, kiedy ja zrozumiałam, że jej nienawiść do mnie nie wynika z tego życia, tylko jest z innego, natychmiast znikło moje poczucie żalu. Natychmiast przestałam mówić, dlaczego ona do obcej pielęgniarki mówi aniołku, a do mnie mówi wynoś się. Oczywiście na drugi dzień mówiła do mnie, była kochanie i tak dalej, ale to takie było płynne, nie? I wtedy, kiedy ja zrozumiałam to i znikło moje poczucie krzywdy i znikło, jakby przyszło zrozumienie, że ja nie mam jej nic do wybaczenia stąd.
Ja jej wybaczam to, co było wtedy, tak? To zrobiła się miejsce na miłość. I myślę, że wtedy, kiedy przyszłam do niej, ten jeden właśnie kolejny raz, i już miałam zrozumiane to, że ja nie mam do niej żalu o nic, ani o tamte życia, ani o to życie, bo nie potrafiła inaczej. I ja to już teraz rozumiem, dlaczego taka jest. I na takim subtelnym poziomie ja to wybaczyłam, to w momencie, kiedy przyszedł jej kolejny spazm bólu, ja znalazłam w sobie tą miłość. I kiedy poczułam, że ona cierpi, to ja nagle potrafiłam z tego najgłębszego swojego poziomu duszy, myślę duszy, bo to ja nie mam w sobie chyba aż tyle miłości tu i teraz, więc z tego poziomu głębokiego duszy znaleźć tą miłość, żeby jej pozwolić odejść i żeby ona nie cierpiała. Że wszystko inne nie ma znaczenia, wszystko inne nie ma sensu. Ważne, żeby ona nie cierpiała. Ani jako człowiek, ani jako dusza. I co się zadziało wtedy? Zadziało się wtedy to, że ja prosiłam odejść, proszę cię, odejść, tylko nie cierp. I to było z mojej największej miłości. Ale ta miłość mogła przyjść wtedy, kiedy ja wcześniej wybaczyłam jej na wszystkich poziomach. I co się zadziało? I ty powiedziałaś, jej dusza wyszła ze ciała. Tak. I powiedziałaś, przyszedł anioł stróż. Anioła stróża wcześniej nie było. On się dopiero mógł pojawić, kiedy ja miałam tą czystą miłość. I dopiero on się mógł nią zaopiekować. I to, ja myślę, że to jest takie całe zrozumienie tego wszystkiego, przynajmniej ja to tak rozumiem, że jeżeli patrzymy na to życie tylko z tego punktu widzenia takiego wąskiego wycinka, no to jakbyśmy patrzyli przez dziurkę od klucza. No widzimy, coś tam stoi i ktoś tam jest i widać jakiś ludzi, jakiś kawałek przedmiotów, ale to nie jest pełny obraz życia. Pełny obraz życia to jest wtedy, kiedy patrzymy z punktu widzenia duszy, z punktu widzenia różnych żyć i to, że z wiedzą, że nawet w tym życiu nam się te uczucia, emocje i zachowania z innych żyć powielają, przebijają się do tej płaszczyzny i to, co jest czasem dla nas niezrozumiałe, nie możemy odrzucać, tylko musimy zrozumieć, dlaczego nam się to wybija, bo to jest wskazówka, że my musimy coś z tym zrobić. To się nie dzieje tak sobie, bo ktoś ma takie widzimisię i o, tak coś powiedział. Nie. Wszystko jest wskazówką. Tylko trzeba ją umieć i chcieć zobaczyć. To, że ona mi mówi o jakimś, patrzy na mnie z nienawiścią, a dzień wcześniej mówiła, córuniu, dobrze, że jesteś, no to się nie dzieje znikąd. To jest coś, co ja muszę zrozumieć. Ja. I wykonać jakąś pracę, tak? Skąd mi się to bierze? Myślę, że to jest, ja nie wiem, czy odpowiedziałam ci na twoje pytanie, ale tak mi się zdaje, że to jest no takie no próba szerszego spojrzenia i jeżeli się spojrzę szerzej, to wszystko w tych puclach pasuje. I wtedy znajduje się miejsce i jeżeli na wszystkie uczucia i na te dobre mogą przyjść wtedy, kiedy zamkniemy i wybaczymy te trudne. Bo one też nie są złe. To nie chodzi o to, że one są złe. One są potrzebne, bo one były. I one po prostu trzeba umieć je wymaczyć, zamknąć i pójść dalej. Bo przecież one nie zniknęły, tak? Ja pamiętam, co się działo i wszystkie historie, które były, ale one nie mają już znaczenia. Bo patrzy się na nie z poziomu ducha, a nie z poziomu ciała i z poziomu tego życia jednego. Mamy ze sobą wiele żyć, różnych. I one wszystkie mają na nas wpływ. Im więcej nad tym chcesz zrobić, to musisz więcej, no znowu, znaleźć na to czasu, przestrzeni i chęci zrozumienia, a nie mówienia z pozycji, no ja tu jestem taka dobra, a ona mnie wyzywa, ale wredna matka. No nie, no nie. Ja nie jestem taka dobra, a ona nie jest wredna. Po prostu to wszystko trzeba ułożyć we właściwym tym i otworzyć się na to przede wszystkim. A wszystko, co łączy te wszystkie rzeczy, to jest miłość. Miłość źródła i pozwolenie sobie na miłość. Ale miłość nie może wejść do serca, jeżeli w nim mieszka smutek, żal, krzywda, złość, no bo się po prostu nie mieści.
Trzeba wyrzucić to, co jest niskie i wtedy miłość sama przyjdzie. Tak samo jak, widzisz, mówiłyśmy, że nagle znajduje się czas na medytację i na pracę, tak samo nagle znajduje się miłość. Ona po prostu nas otacza, jeżeli się na nią otworzymy. I jeżeli tylko wyrzucimy te zbędne przedmioty, to ona sobie sama zajmuje tam miejsce. Nie trzeba robić specjalnych rytuałów, żeby przyszła. Trzeba wyrazić pragnienie źródła, że chcesz, żeby było z tobą i ono po prostu jest, magicznie. Tylko to pragnienie musi wyjść naprawdę z głębi serca, duszy. Tak, od tego najgłębszego poziomu. I ono po prostu nagle jest, jak powietrze. Przecież nie mówimy, o, żeby to troszkę tlenu przyszło, bo ja chcę oddychać, nie? No jest, ten tlen jest wokół ciebie tyle, ile potrzebujesz, oddychasz, nie? I tak samo jest miłość źródła wokół nas. Jeżeli tylko otworzymy się na nie, to ono po prostu jest w nieskończonej ilości. Dokładnie. Tylko my go nie widzimy, bo jesteśmy zaślepieni właśnie cierpieniem, bólem, emocjami, nie wiem czym jeszcze, żalem przede wszystkim, obowiązkami, materią, głupotami. I nie dostrzegamy, że ono nas otacza. A jak się na nie otworzymy, to po prostu mówimy, matko kochana, ile tego jest, jakie to jest cudowne. I dlaczego ja tego wcześniej nie widziałam? Jaka byłam durna. Pamiętasz, jak byłaś u mamy, później jeszcze, kiedy tak było trochę lepiej, i po tym właśnie wybaczeniu, pamiętasz, jak mi opowiadałaś, że ona zupełnie inaczej cię przytuliła? Przecież ona nie wiedziała o tym świadomie. Tak. Tak, była taka sytuacja, ponieważ ona bardzo kocha moje dzieci, a szczególnie moją starszą córkę. I ona do niej przyjechała, a nie mieszka w naszej miejscowości, tylko przyjechała do niej, przyjeżdżała zresztą na wszystko, jak tylko mogła, no to jest parę kilometrów, dobrych parę kilometrów, parę godzin jazdy, a starała się być wszystkie weekendy praktycznie od 7 tygodni. I kiedy tylko mogła, to przyjeżdżała i kiedy ona przyjeżdżała, to ta moja mama bardziej lub mniej świadoma na nią się otwierała i taka była na nią, co prawda mówiła do niej nie po imieniu, tylko moim imieniem do niej mówiła, ale jakby reagowała dokładnie tak jak zawsze, jakby za życia, tak, normalnego. Natomiast kiedy się w międzyczasie zadziało coś takiego, to się też jeszcze dwie rzeczy zadziały. Kiedy przyjechała ta moja córka i w jeden dzień ona do niej przyjechała i no tak jakby ją może trochę poznała, może nie, no jakoś tak średnio zareagowała wieczorem, a na drugi dzień rano myśmy rozmawiały w domu i ona mówi, wiesz co, nie znam mojej babci jako normalnej kobiety dorosłej, tak? Ja pamiętam ją tylko jako moją babcię. I mówię, powiedz mi, jaka ona była kiedyś. I ja jej zaczęłam opowiadać, jaka moja mama była, ale taka obiektywnie. Co robiła dobrze, co źle, co mi się nie podobało. Nie było w tym żalu. Była prawda. Ona nie była idealna, bo nie była też dla mnie idealną matką. I ta moja córka nie chciała tego przyjąć. Ona mówi, no źle na to patrzysz, jesteś na babcię cięta. Ja mówię, nie, kochanie. We mnie nie ma żadnych złych uczuć. To jest prawda. Szukasz prawdy? Ja ci mówię. To robiła tak, tu była cudowna, tu była dziwna, tu była dla mnie niezrozumiała, ale taka była. Natomiast to zupełnie niczego nie zmienia, że ja ją dziś kocham tak czy inaczej. Ona tego nie umiała przyjąć, nie chciała, po czym pojechałyśmy do mamy i ona weszła pierwsza, bo tam mnie gdzieś zatrzymała pielęgniarka, jeszcze ja z nią rozmawiałam. I ta moja córka przychodzi i mówi, moja babcia mnie nie chce, ona mnie odpycha, ona mnie odrzuca. Mówi, nie mogę jej wziąć za rękę, nagle, pierwszy raz. I ona była w takim szoku. No generalnie doświadczyła tego, czego ja doświadczałam bardzo często, czyli ona mnie odpychała, odrzucała. I ona tam coś próbowała mówić, piszczała z bólu. I ja do niej podeszłam i ją przytuliłam. Tylko i ona pierwszy raz wzięła i się cała do mnie przytuliła głową, bo ona już nie miała sił rękami ruszać prawie, że. Ale całym ciałem, tak całym ciałem do mnie przylgnęła, wyciszyła się, uspokoiła, przestała piszczeć,
przestała jęczeć z tego bólu i się cała wyciszyła, zaczęła oddychać. Nie pozwalała mi odejść i przesunęła, całym ciałem się do mnie przytuliła. I ta moja córka mówi, zobacz, mówi. Ona była w ciężkim szoku, że ja tak w jej przekonaniu mówiłam źle o babci, ale potrafię ją przytulać z wielką miłością. I ona tego nie rozumiała. Ona myślała, że ja mam jakiś żal. Ja mówię, córciu, to nie ma żadnego znaczenia. To jest prawda, że ona taka była, ale prawdą jest też, że ja ją niezwykle kocham. I dla niej to było wielkie przeżycie, ale jakby nikomu nie pozwalała się też dotknąć. Tyle, ile byłam, dopóki spokojnie nie zasnęła, ona była całą głową przytulona, całą głową do mnie. Wyciszyła się, nie potrzebowała leków przeciwbólowych i tak sobie spokojnie zasnęła. I ja to poczułam na głębokim takim... właściwie to był ostatni dzień, kiedy w ogóle był z nią jakiś kontakt, że ona w ogóle miała świadomość, że ktoś jest i że... Później gdzieś tam reagowała tak bardzo przebłyskowo, ale na tą jakby, na tą taką największą, to wtedy była przemiana. Ona od tamtego momentu już nigdy mnie nie odtrącała, już nigdy mnie nie odpychała, już przyjmowała wszystko to, co robiłam, jak było. No to już było bardzo krótko przed śmiercią, 2-3 dni przed śmiercią. Ale to się wszystko zmieniło na każdym poziomie, przecież ona nie wiedziała, co się zadziało, tak? No, ta przemiana nie miała, że tak powiem, miejsca przy niej, tak? A jej dusza poczuła to i ona mnie przytuliła. Ja to czułam. Ona mnie przytuliła duszą. I to było takie, no, metafizyczne, bym powiedziała. Ale jednocześnie właśnie przez to, że moja córka to obserwowała, to coś ona po swojemu zobaczyła, że to jest, że to nie jest wszystko takie oczywiste, jak ona myśli, tak? Czego ona nie chce przyjąć. I to jest właśnie przykład, jak tutaj dusza twojej mamy po części też czekała i pragnęła tego pojednania z tobą. I dlatego też po części, bo nigdy nie ma jednej przyczyny, ale po części też ona czekała na to pojednanie między wami na poziomie dusz, na poziomie najwyższym, jaki tylko jest to możliwe z pozycji tutaj ziemskiej. I właśnie dlatego też dopiero wtedy pojawił się anioł. Ona już była w tym momencie gotowa. Ona tego potrzebowała. Ona wiedziała z pozycji duszy, że ona nie zrobiła tego tak, jak powinna, jak chciała. Że nie była dla ciebie taką matką, jaką chciała być dla ciebie z pozycji duszy. Ona wiedziała o tym. Ona wiedziała, że już w tym momencie nie jest w stanie nic zrobić świadomie. Ale kiedy ty na tym najwyższym poziomie, z pozycji duszy i tutaj swojej świadomości, wybaczyłaś jej na każdym poziomie. Wszystko, wszystko to, co się zadziało, zobacz, ona nagle stała się gotowa odejść. I podziękowała ci za to. Tak, tak było. I takie właśnie cudowne działanie ma wybaczenie. No ja całe lata się zbierałam z tym wybaczeniem i tak jak ty mówiłaś, po kawałku coś mi się zawsze wydawało, o już zrobiłam. No właśnie, to tam no, po kawałku, no nie można powiedzieć, że nic, bo to była droga. Pewnie gdyby nie było tych kawałków, to gdzieś może by nie było tego, co było, ale to były jakieś etapy, tak? Ale to nie było do końca. Do końca to dopiero, to się zadziało teraz. To dopiero, ja teraz czuję, że to... No właśnie to, co powiedziałam na początku, że żałuję, że nie potrafiłam tego zrobić, dojść do tego poziomu wcześniej, bo wszystko mogło być też jeszcze inaczej. Mogłyśmy jeszcze tu na tym planie, jeszcze za jej życia, doświadczyć zupełnie innych rzeczy. Więc jeżeli ktokolwiek mógłby zmierzyć się z tym doświadczeniem wybaczenia wcześniej, to dawałby sobie tym samym od razu przestrzeń do nowej jakości życia. Ja tego nie potrafiłam zrobić. A jest to niezwykła moc. Tak jak nie umiałam nazwać tego uczucia, które mówiło o twoim połączeniu z tobą i ze źródłem, tak nie potrafiłam, nie potrafię nazwać tego uczucia
błogiego po wybaczeniu, tej lekkości, radości, w ogóle zmiany perspektywy na znowu na każdym poziomie. To jest po prostu niezwykłe też uczucie. I życzę każdemu, żeby mógł tego doświadczyć. To jest po prostu metafizyka. Dokładnie. I również każdemu życzę, żeby tutaj za życia doświadczył tego połączenia ze źródłem świadomego, bo jest ono możliwe. Bo tak jak koleżanka poczuła, ona poczuła, że miałam, że ja jej w tamtym momencie miałyśmy to razem. Poczuła to moje połączenie, tą różnicę, kiedy się ma, a kiedy nie. I każdemu tego życzę. Bo jest to możliwe i każdy może to osiągnąć. Każdy. I tak jak było powiedziane w niejednej piosence, śpieszmy się kochać ludzi. Wybaczajmy najgłębiej, jak jest to możliwe. Każdy żal, pretensje. Jak macie możliwość, wnikajcie, z czego to wynika. Bo czasami jest to potrzebne, żeby zrozumieć. I tak jak tutaj, te wcielenia jakby pokazały, że nagle sytuacje irracjonalne nabrały sensu i zrozumienia, z czego to wynikało, dlaczego. Ale i tak zawsze najważniejsze jest wybaczenie i miłość. To jest najważniejsze, bo to transformuje wszystko. A miłość, ta najczystsza, jest najwyższym uczuciem, najwyższą energią, jaka istnieje. I każdy z nas właśnie tej miłości pragnie i potrzebuje. A kiedy jej nie ma, to właśnie krzywdzi innych i siebie. I wszystko wokół tego się krąży, toczy. I takiej miłości życzę każdemu z was. I takiego połączenia ze źródłem życzę każdemu z was. I abyście byli w stanie wybaczyć sobie przede wszystkim i każdemu wszystko, cokolwiek, kiedykolwiek się zadziało. Pozdrawiamy was serdecznie i dziękujemy. Zróbcie to jak najszybciej. Zobaczycie, jak zmieni się wasze życie. Niewyobrażalnie. Straciłam mamę, ale zyskałam połączenie ze źródłem i zyskałam siebie. A właściwie jej nie straciłam. Ją zyskałam w innym wymiarze. Nie czekajcie na ten moment przełomu. To można zrobić w każdym momencie. Zapewniam was, że nie ma takich słów, żeby opisać, jak bardzo jest warto. Życzę wam tego z całego serca. Niech moje doświadczenie będzie dla was wskazówką, w którą stronę iść. Dlatego się z nim dzielę tym, żeby jak najwięcej osób, nie prosiła Paulinka, żeby jak najwięcej osób mogło jak najszybciej zmienić swoje życie. I bardzo ci dziękuję za to, że zechciałaś się tym podzielić. Proszę bardzo. Pozdrawiamy was.